Konami zaplanowało ogromne zmiany względem swojej piłkarskiej marki Pro Evolution Soccer. Żeby podkreślić ich naturę podjęto się całkowitego rebrandingu i na nowo określono kluczowe cele serii. Nie zobaczymy już nowego PESA, zamiast tego zadebiutuje eFootball. Twórcy gry ogłosili, że będzie to gra dostępna wyłącznie cyfrowo i przejdzie na model free to play eFootball będzie dostępny na konsolach PlayStation 5 oraz 4, Xbox Series X, S, Xbox One oraz na komputerach PC jeszcze tej jesieni. Mało tego, w przygotowaniu są także wersje na ios oraz Androida. Realme ma w zwyczaju prezentować edycję Master Edition dla swoich najlepszych smartfonów. Stosuje w nich lepsze materiały wykończenia obudowy i stawia na niecodzienny design. Znakomitym przykładem jest powierzchnia Realme GT, japońskiego projektanta. W ten sposób powstały modele Realme GT Master Edition i GT Master Exploration Edition. Kto by pomyślał, że inspiracją do stworzenia niepowtarzalnego wzoru obudowy może być walizka z prążkowanymi wzorami, a tak właśnie jest w tym przypadku. Dwa nowe urządzenia są wykończone ekologiczną skórą oraz bardziej tradycyjnym matowym szkłem. Wszelkie szczegóły na temat parametrów obu modeli znajdziecie oczywiście na tabletowo.pl. Samsung zaplanował swoją kolejną konferencję na 11 sierpnia. Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które promowane jest hasłem Get Ready to Unfold, zaprezentowane zostaną nowe produkty Samsunga. Wśród nowości, których rynkowego debiutu oczekujemy, jest Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3, na których temat w ostatnich tygodniach pojawiło się sporo plotek. Do tego powinny zadebiutować nowe zegarki Galaxy Watch 4 oraz słuchawki Galaxy BATS 2. Nie wiem jak wy, ja czekam zwłaszcza na nowego smartwatcha. Apple udostępniło dziś kolejny zestaw aktualizacji do swoich urządzeń. Wśród nich znalazł się iPad OS 14.7, który nie przynosi znaczących zmian, a może okazać się pomocny dla osób słuchających muzyki z wykorzystaniem przejściówki USB typu C. Nowości w nowej wersji oprogramowania nie jest dużo, ale warto wspomnieć, że naprawia kilka irytujących błędów związanych przede wszystkim z funkcjami muzycznymi. Ich pełną listę widzicie teraz na swoich ekranach. W smartfonach Samsunga możliwość robienia zdjęć w trybie profesjonalnym jest dostępne wyłącznie w przypadku głównego obiektywu, a od momentu premiery serii Galaxy S21 także korzystając z ultra szerokiego kąta. Wygląda na to, że Samsung pracuje już nad możliwością udostępnienia trybu Pro dla teleobiektywów. Samsung prosi jednak o cierpliwość. Dopracowanie oprogramowania aparatu może trochę potrwać. Jeśli uda się dokonać odpowiednich usprawnień, odblokowanie trybu Pro dla teleobiektywu będzie dostępne dla tegorocznych i ubiegłorocznych flagowców, a może i nawet urządzeń z serii Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Użytkownicy oferty Hea 01 otrzymali dostęp do dwóch nowych technologii. Rozwiązania VoLTE i VoWiFi są już wdrażane i mogą z nich skorzystać pierwsze osoby. Korzystanie z obu technologii jest bezpłatne i nie pomniejsza pakietu danych użytkownika. Dotyczy to zarówno nowych, jak i obecnych klientów Hea 01. Oczywiście, aby mieć dostęp do dwóch wspomnianych rozwiązań, konieczny będzie smartfon, który je obsługuje. Linki do tekstów na proszone dziś w shortcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko indziej chcecie. Do następnego.